Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zaczynam zmagania z podłączeniem Kelly kontrolera do mojego Elmota. Myślę, że będzie to fajny, odpowiedni do tego kontroler, żeby go żwawo ruszać z miejsca. Na początek jest plan, żeby zainstalować go do kabla zasilającego. Tutaj mam kabel zasilający, który siedział w tym Elmocie. Myślę, że nawet chyba jest oryginalny. Oczywiście jest odcięty, bo stary kontroler się okazało, że jest trachnięty gdzieś. No. A to jest mój nowy Kelly kontroler. Dlatego mówię zmagania, bo nigdy w życiu czegoś takiego nie instalowałem. To znaczy tego typu Kelly, jak Kelly kontroler. Ten tu Kelly kontroler ma do 180 A i 72 V. Podejrzewam, że tych 180 A nie wykorzystam, ale 72 V zamierzam wrzucić. Całkiem ciekawe wtyczki. Z takimi się jeszcze nie spotkałem. Nie robiłem przy kontrolerach z czymś takim. Tu jest zestawik. To, co przyszło w zestawie, czyli wtyczki z przeciwnego kierunku i dodatkowo jakieś jeszcze muszę sprawdzić, co jeden duży wygląda jak termiczny czy coś takiego, to jeszcze sobie sprawdzę. Na razie plan jest na podłączenie. Jeszcze co chcę wam pokazać. On ma teoretycznie 180 A. No, waga jest dosyć słuszna, ale w porównaniu do mojego tutaj 50-amperowego to jest jakieś maleństwo. Oczywiście to mi nie przeszkadza absolutnie. Ludzie je chwalą. Są bardzo fajnie wykonane. Wszystko jest zaizolowane konkretnie. Porządny materiał do tego użyty. Na stronie od producenta jest oprogramowanie do ustawień wszelakich. Można to zrobić przez Bluetooth lub przez komputer, wlekąc kurczę laptopa chyba do piwnicy, bo nikt to do małych jakichś rowerków nie będzie raczej zakładał. No, tak porównywując te kable tutaj, a kable oryginalne od motoru, no to jest tak połowa grubości, czyli raczej raczej 180 A
odpada przy tych kablach. Ale myślę, że przy jakichś 80 amperach poradzi się swobodnie. No dobra, zobaczymy, jak będzie mi szło zapinanie tych wtyczek. Niestety nie mam żadnego halterungu czy czegoś takiego, żeby wam to na bieżąco pokazywać. Może coś z czasem wymyślę. Pomontuję. Jeżeli ktoś kiedyś montował tego typu kontroler, no to bardzo bym prosił o jakieś uwagi czy coś takiego, na co zwrócić uwagę, na co uważać. Przekład z angielskiego jest trudny w ten sposób, że nawet dobra znajomość angielskiego nie gwarantuje tego, że dobrze to przetłumaczysz. No, także do zobaczenia po dalszej pracy. Na razie. Ok, wtyczki mam już pozakładane. Jeszcze je może tu lutnę sobie w środku. Tak, żeby ten. Bo niestety nie mam specjalnych cang do zaciskania tego. Może będzie się trzymać, ale po cholerę ryzykować. Kropla cyny załatwi sprawę, będzie się trzymało jak zabetonowane, ale raczej jak zalutowane. Do ściskania używałem szpicencangę. Także ten. No. Teraz trzeba jeszcze dobrać kolory, bo jak widać tutaj kolory nie odpowiadają kolorom silnika. Pozapisywałem sobie, jak to oczywiście ma być, bo już sobie testowałem te koło, czy one w ogóle funkcjonuje. Bo jak baran mi sprzedał z tego, baran może nie, cwaniak. Sprzedał mi ten sprzęt i twierdził, że tylko akumulator trzeba wymienić. Się okazało, że kontroler też jest padnięty. No to postanowiłem sobie te koło od razu na gorąco sprawdzić. Chodzi bez problemu, kręci się ładnie. No, także lutuję to. Powtykać trzeba będzie. Tu bym chciał zostawić te wtyczki XT150 chyba. XT150. Skoczę sobie do Baumarku, zobaczę, czy coś takiego dostanę. Taką wtyczkę naprzeciwko, czy raczej rurkę. To by mi rozwiązało problem, ale powinno ją takie być. Bez problemu do dostania. Tutaj na oryginalnym kablu od Elmota też mam takie pozakładane. Ale te są dużo mniejsze. Dobra. No, to lutujemy. I pokażę, co dalej później. Ok, to na dzisiaj by było na tyle. Przylutowałem sobie kabel do prądu. Tamte do czujników hala. Idę szukać złączek XT50, XT150 do kabli do silnika. To na razie, cześć.